Wierzcie mi, gdyby Awizotl uciekł z diademem zguby, to całe wasze miasteczko zapadłoby się pod ziemię! A to by było gorsze niż utrata jakiegoś starego pomnika! To nie był jakiś zwyczajny stary posąg. On był symbolem naszego miasta. Jeśli chcesz zrozumieć nas, to najpierw musisz zrozumieć ją. Kogo? Somnambule. Dawno temu naszym miasteczkiem rządził zły sfinks, który zabierał kucykom ich plony. Podobnie jak inni mieszkańcy miasta, Somnambula nie miała wiele, ale tak jak potrafiła, wspierała innych, by nie tracili nadziei. Syn faraona, książę Hisan, był tak wzruszony jej dobrocią, iż ogłosił dekret, że jego poddani nie będą więcej głodować. Ale gdy Hisan przeciwstawił się sfinksowi, bestia pojmała go, mówiąc faraonowi, że aby jego syn odzyskał wolność, ktoś musi rozwiązać zagadkę. Nikt nie chciał się podjąć uwolnienia księcia. Nikt oprócz Somnambuli. Sfinks zadał jej zagadkę. Ja rozjaśniam mroki ciemności. Jestem, lecz mnie nie widać. Mieć mnie to nic nie kosztuje, ale nie mieć mnie może kosztować bardzo wiele. Somnambula pomyślała o trudach, jakich doświadczała ona i mieszkańcy miasteczka, i przyszła jej do głowy odpowiedź. Nadzieja! Krzyknęła. Sfinks był wściekły. W obawie, że bestia nie zgodzi się uwolnić księcia, Somnambula poprosiła o jeszcze jedno zadanie. Jeśli je wykona, Sfinks ma opuścić królestwo na zawsze. Sfinks szybko się zgodził, każąc Somnambuli, by przeszła do księcia po kładce nad przepaścią z zasłoniętymi oczami. Następnie Sfinks rzucił na Somnambulę czar, który uniemożliwił jej latanie. Ale Somnambula nigdy nie traciła nadziei. Wiedziała, że musi zaufać sobie, żeby uratować księcia. Podążając za głosem księcia, z łatwością przeszła po kładce. Faraon zapytał, jak udało jej się wygrać z bestią. Somnambula odparła, że to nadzieja na lepszą przyszłość doprowadziła ją do zwycięstwa. W zamian za perły, które Somnambula oddała dla swego ludu, książę podarował jej flopazy, a blask bijący od naszyjnika rozświetlił całe królestwo. Po wsze czasy flopaz stał się dla nas symbolem nadziei.